Dzień dobry, witam was w kolejnym vlogmasie. Jest godzina 6:45. Ja właśnie będę szła do szkoły. Piję sobie kawkę w kubku świątecznym. Mam dzisiaj na 7:00 niestety, ale do 11:00, więc krótko. Ciężko mi było dzisiaj mega wstać i jest naprawdę mi zimno. Mam katar, jak słychać. No nie wiem. Idę, bo zaraz się spóźnię. To na razie tyle ode mnie. Idę właśnie sobie do szkoły. Patrzcie, ile jest śniegu. Jak się świeci w ogóle ładnie. Ja tak lubię zimę, jak jest śnieg, bo jest tak fajnie zawsze. Mam nadzieję, że ten śnieg się utrzyma do świąt. Na serio jest fajnie. Boże, ja się mega ciepło ubrałam. Mam na sobie kilka warstw. Bo naprawdę jest dosyć zimno dzisiaj. Muszę w ogóle po szkole pojechać po takie coś do karty, bo właśnie mi się to zepsuło teraz w tym aparacie, w którym nagrywam i działa mi to na kamerze, a nie działa mi na laptopie i nie miałam wczoraj problem z zrzuceniem filmików na laptopa. Już się bałam normalnie, że wam nie wrzucę tego odcinka, ale się udało i dzisiaj muszę kupić jakieś tam właśnie coś, bo to się zepsuło. Myślę, że możemy sobie otworzyć kalendarze adwentowe teraz. Jestem ciekawa, co dzisiaj będę miała. Tutaj mamy taki domek dzisiaj, duży znowu. Ostatnio chyba też był taki duży. Dobra, patrzymy, co tu jest. Mam nadzieję, że coś fajnego. O kurde. Mamy coś takiego. Jest to klepsydra, nie wiem naprawdę po co ona jest. Wiecie co, ja sobie sprawdzę, ile ta klepsydra mierzy czasu. Bo pomyślałam, że ona na przykład może mi się przydać do tego, ile odżywkę na włosach trzymać, czy coś takiego. Zazwyczaj się tak 5 minut trzyma, więc zobaczę, ile właśnie ta klepsydra ma czasu. To może właśnie ją do tego wykorzystam. Nie biorę do prysznica telefonu, to po prostu ta klepsydra wtedy będzie mogła mi odmierzyć czas. Zaraz to właśnie zobaczę. No, ta klepsydra odmierza chyba jednak 15 albo nawet 20 minut, bo już minęło 10, a ona dalej jest tu. Więc chyba mi się jednak ta klepsydra nie przyda. Nie wiem, po co mi taka długa klepsydra. Serio. Może to jakaś ozdoba? No, chyba mi się to średnio podoba. No trudno, trochę niepotrzebna rzecz. A dzisiaj w drugim kalendarzu mamy, uwaga, szukam czwórki. O, mam tutaj. I dzisiaj mamy skrzypce. Takie skrzypce. No i super w sumie. Jem skrzypce. Mam już dzisiaj w kalendarzu miał takie coś. Co to było? Żelki czy co? Żelki, które się tak... Taki ślimaczek po prostu. No, ślimaczek. Dobry był? No, pyszny. W szkole pozjadam już całego od razu. To dobrze. Patrzcie w ogóle, co ja dzisiaj dostałam od księdza, bo w Mikołajki właśnie nie mamy lekcji, bo są matury próbne. I ksiądz nam dzisiaj dał czekoladkę. Bardzo miło z jego strony, myślę. Świetny prezent. Nawet jeszcze tego nie zjadłam. Wiecie czemu? Bo mam taki katar, że nie czuję nawet smaku niczego praktycznie, jak coś jem. Więc ja sobie to zestawię, jak będę w ogóle czuła, bo po co mam to jeść, skoro nawet nie będę tego czuć. Co nie? No. No właśnie. Hejka, witamy was 5 grudnia. Co dzisiaj robimy? Pieczemy pierniki. Tak, pieczemy pierniki dzisiaj. Bo dlaczego? Bo to są Mikołajki. No i? Po co te pierniki? Mikołaj się najadł. No, żeby dać Mikołajowi. Dobra, ale pierniki będziemy robić później. Myślę, że otworzymy sobie teraz kalendarze moje. Co myślisz? No. Mi już dzisiaj otworzył. Co miałeś w kalendarzu? Bob Snaila. No, czyli taka żelka, którego się tak rozwija, takiego tego ślimaka. Dobrze, zobaczmy, co ja dzisiaj będę miała. Otwieramy. Gdzie dzisiaj jest? Tutaj mamy dzisiaj pierwsze drzewko. Ja tak czekałam, aż będzie drzewo, bo one się wydają takie fajne. Dobra, kalendarz z Milkiem już. Jest. Tutaj patrzę. Wiem. Koń! Mamy dzisiaj konia, takiego na biegunach. O, taki dzisiaj koń. Dobra, teraz otwieramy to drzewo. Coś dużego na pewno. O,
O, mamy dzisiaj... to jest olejek do kąpieli i nie miałam właśnie nigdy czegoś takiego. To po prostu chyba pod prysznicem, jak jest z wodą, to zaczyna się pienić. Fajnie w sumie, przetestuję sobie coś nowego i ładnie pachnie taką pomarańczą. Fajnie w sumie. I nie jest jakiś bardzo mały, więc myślę, że super właśnie. To jest taki mocny zapach, wydaje mi się, że będzie się fajnie utrzymywał na skórze. Jutro w ogóle znowu będzie choinka i pewnie jutro w kalendarzach będą jakieś fajne rzeczy. Przynajmniej zawsze tak było, że w Mikołajki coś fajnego. No u mnie jest figurka, ale nie mówił jak. I co, ja dzisiaj byłam w tym kinie, oglądaliśmy sobie Igrzyska Śmierci. Fajne to było, takie długie mega, ale właśnie myślałam, że będzie mi się nudzić, a było nawet spoko. I właśnie dzisiaj będziemy robić te pierniczki i będziemy je też ozdabiać oczywiście, tak jak co roku. Ale jutro, patrzcie, jutro otwieramy kociaka. Cake Angels. Siemano! Mamy takie ozdoby do ciastek. Taki złoty. Biało, takie brązowe, polewe. I taki lukier. Taki złoty brokat na ciastka. Taki puder, którym można posypać te ciasteczka, jak już będą. Jakby tylko puder. To się zaraz będzie piekło. Ja mam nadzieję, że Mikołajowi będą smakować nasze pierniczki. To jest takie brzydkie, bo... Tego użyliśmy i to jest jednak brzydkie, bo właśnie to tak wygląda. Czyli nie będziemy tego używać. No, to już spadaj stąd. Miłosz Kaszubski nagrywa. No kurde, za dużo. Ale on jest jakiś lejący, patrz. Nie, jak to fajnie wygląda. Fajnie, bo brzydko. Ale ja też chcę ozdabiać. Będziesz, no poczekaj. Chyba pierwsze są gotowe, tutaj się niestety coś wylało. Dobra, teraz Miłosz będzie robił choinkę. Dobra, ale ja sobie trzy wysypię, albo dwa. Z białymi, tak? Spróbuj. No i właśnie. To złotą. To jeszcze nie koniec. Widzowie, napiszcie w komentarzach, czy ładne. Nie piszcie, bo brzydkie. Lepiej nie róbcie mu przykrości. Fuj! Ja piękne pierniczki zrobiłam. Szczególnie tego. Którego? Tego. Tutaj mamy talerz, na którym położymy Mikołajowi te ciastka. A co ty tutaj masz? Ho, 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 ho. Ale co masz w tym? No herbatkę. A jaki smak? Rabarbarową i truskawkową. Super, jaki masz kubeczek. Pokaż tutaj, bo zasłaniasz. No mówię ci ho, ho, ho. No ale tutaj trochę... O! Uuu, Mikołaj. On chyba jutro cię odwiedzi. Byłeś w ogóle grzeczny, człowieku? No. No dobra. To może teraz pokażemy, co przygotowaliśmy dla niego, co? Jaki jest efekt naszych ciasteczek, które dzisiaj ozdabialiśmy? Właśnie, to zrobiła Zuzia. Nie, no to ja zrobiłam. Widzicie, jaki piękny. Tutaj właśnie wybraliśmy takie dla Mikołaja. Mamy nadzieję, że on się z tego ucieszy, na pewno. A ja już widzę, że ja to zrobiłem. No mi się chyba już nie wydaje właśnie. No ale ja to zrobiłem, bo tu jest urwane. Aha, no dobrze. Takie mamy właśnie ciasteczka dla Mikołaja wybrane. Jeszcze to ja zrobiłem. Myślę, że to jest świetny wybór. No. Na pewno on się ucieszy. I to nie jest wszystko, to nie koniec z tego, co mamy dla Mikołaja. Widzowie tutaj podglądają, co my tutaj mamy. Mam list do Mikołaja. Taki. Ja mam taki sam, tylko napisałam inne rzeczy oczywiście. Ja bym przeczytałam, co chciałam. Karty piłkarskie, grę samolotową, mops, Dravitrax, piłka, strój.
Okej. Okay. Strój oczywiście Cristiano Ronaldo. Okej, okay, rozumiemy. Jeszcze... O, i są jeszcze rysunki. To jest moje jakby, co? Pierwsza kolorowanka. Pierwszy rysuje, prawda? Jego portret. Myślę, że on będzie z siebie dumny. No, musi mi coś dać smartwatcha. Na pewno da ci w zamian. Jeszcze jest taka. To, no, to też jest jego portret, tylko że z bałwanem. Okej. Okay. I co, zostawiasz to u siebie w pokoju? No. I liczysz jutro na prezent? No, ale... Co, jak dostaniesz rózgę? To wydam sobie wezmę prezent. Na dzisiaj to będzie już tyle. Ja zaraz idę się wykąpać i idę spać. Mam nadzieję, że filmik wam się podobał dzisiejszy i wczorajszy. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Buziaczki!